Bardzo dziękuję za to wprowadzenie. Jestem taki mile zaskoczony, że mieliśmy pewną syntezę na samym początku, a jeszcze syntezę z grafiką odpowiednią. I też bardzo trafnym podpowiedzeniem, że właściwie naszym tematem są relacje. Relacje chrześcijaństwa do wojującego sekularyzmu, relacje chrześcijaństwa do również często wojującego islamu i relacje chrześcijaństwa do ideologii New Age. Dlatego chciałbym dzisiaj, tak jak zapowiedziałem w kaplicy, rozpocząć od naszej strony tej relacji. Bardzo często taką refleksję rozpoczynamy od razu od przyglądania się tej drugiej stronie. Tak jakby nie było czego doszlifować, a to nie, można i skorygować po naszej stronie, żeby taka relacja była owocna, skuteczna i rzeczywiście ewangeliczna. I powrócę do zdania z listu świętego Piotra, apostoła 1 Piotra 3:15. Przypominam zdania przywołanego przez świętego papieża Jana Pawła II jako światło dla całej Europy. W liście Ecclesia in Europa jest to pierwszy cytat z Pisma Świętego. Nie obawiajcie się, nie dajcie się zaniepokoić. Pana Chrystusa miejcie w sercach za świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony. Obrona, apologia, sąd, apologetyka. Bądźcie gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. Szczególne natchnienie do przyjrzenia się naszej stronie, tych relacji naszej, czyli chrześcijańskiej, uzyskałem wskutek zachęty, tak, zachęty do przygotowania się do naszego spotkania przez zapoznanie się z utrwaloną w internecie debatą chrześcijaństwo a islam. 3 tygodnie temu taka debata miała miejsce i rozpoczęła się od naszkicowania tła albo sceny spotkania chrześcijaństwa z islamem i tą scenerią było posoborowe rozumienie przez Kościół innych religii, oczywiście w tym także islamu. Wynotowałem sobie ten fragment z tego wprowadzenia do pewnej debaty sprzed 3 tygodni na takie tematy i padły tam takie słowa. Konstytucja dogmatyczna o Kościele, mowa oczywiście o konstytucji drugiego Soboru Watykańskiego, konstytucja dogmatyczna o Kościele powiedziała, są różne kręgi przynależności do Kościoła, gdzie wchodzą też przedstawiciele religii monoteistycznych, jak islam, i ludzie, którzy szczerze poszukują Boga. Kręgi. Ta wizja kręgów przynależności do Kościoła została na tej konferencji skomentowana tak. Piękna koncepcja, bardzo wyraźna, przejrzysta. Czym jest Kościół? Bo w sposób duchowy wchodzą do niego inni. Jest też miejsce dla religii niechrześcijańskich. Konstytucja dogmatyczna o Kościele II Soboru Watykańskiego, przepiękny fragment. Koniec cytatu z pewnej debaty sprzed kilku tygodni. Taki ogląd w ten sposób naszkicowany, że istnieją jakieś kręgi przynależności do Kościoła i że w ten sposób do Kościoła jakoś należą wyznawcy innych religii, w tym islamu, i że ta koncepcja jest soborową koncepcją, taki pogląd jest znany i upowszechniany wśród naszych katolików, począwszy od lat szkolnych. Oto zadanie szkolne z gimnazjum, lekcje religii w gimnazjum. Znalazłem je też na stronie internetowej dla gimnazjalistów. Dostał w szkole takie zadanie. Wypisz kręgi zbawienia w nawiasie, kręgi
przynależności do Kościoła. Także młoda inteligencja katolicka ma tak właśnie urobioną i urabioną wizję Kościoła w bardzo dobrym, wrocławskim, bardzo popularnym programie internetowym. Znalazłem duchownego, który wyjaśniał istotę Kościoła i wyjaśnił ją, tak wypisałem sobie te słowa. Od Soboru Watykańskiego II Kościół interpretuje się inaczej. Pojawiła się koncepcja, że do Kościoła mogą należeć wszyscy. Wszyscy to znaczy nie tylko katolicy, nie tylko chrześcijanie. Jak widzimy, ta koncepcja w gimnazjum i wśród studentów i na stronach internetowych popularnie wykładających wiarę jest bardzo powszechna. Nic zresztą dziwnego, kto studiował teologię, zapewne spotkał się z tą koncepcją w podręcznikach. Nie warto jest takie stosowne grafiki. Kręgi przynależności do Kościoła. Katolicy, inni chrześcijanie, monoteiści, ludzie religijni, ludzie niereligijni, ateiści. I to są właśnie te kręgi przynależności do Kościoła. Intuicja, która za tym idzie, jest chyba taka, że jakoś tak słabiej przynależą, skoro są w tych kręgach bardziej zewnętrznych. Ale jak widzimy, ewidentnie naucza się, propaguje się może, czy woda uczenia teologów, że taka jest wizja posoborowa, wizja Kościoła. Obrazowa. Gdybyśmy mieli przedstawić to w postaci jakiegoś wyobrażenia, poza może tymi mało ekscytującymi kręgami na kartce, chyba można by to przedstawić tak, że w jakimś mroku, czy jak to nazwać, jakiejś może nawet zimowej nocy ludzkości, przychodzi Chrystus nad mieszkańcami krainy mroku, zabrysło światło. Przychodzi Chrystus. I przyjście Chrystusa jest pośród tej nocy jakimś rozbliskiem. Ja jestem światłością świata. Nieprzypadkowo więc wspomniana konstytucja soborowa nosi lumen. Lumen gentium, dlatego że lumen oznacza światło. Lumen gentium to światło dla pogan. Światło dla narodów. W domyśle dla narodów pogańskich. Lumen gentium. Ta koncepcja, jak widać, tak zakorzeniona, powszechna, od szkoły gimnazjalnej po magisterium i doktorat z teologii. Ta koncepcja wyglądałaby więc tak, że Chrystus przyszedł jakby zapalić ognisko pośród tej nocy. Ja jestem światłością świata. I to ognisko oczywiście promieniuje światłem i ciepłem naokoło. No i dlatego ci, którzy są blisko, tak, tego bliska, są w jakimś kręgu bardziej wewnętrznym, tak, najbliżej to pewnie są ci katolicy, a niektórzy są troszkę dalej. Od tego ogniska też na nich pada to światło i ciepło, ale są już nieco dalej, to może właśnie ci inni chrześcijanie. Niektórzy tak jeszcze troszkę dalej stoją pośród nocy, wokół ogniska, to może właśnie wyznawcy islamu, generalnie monoteiści, a jeszcze dalej, kto wie. Może również wyznawcy innych religii, nawet nie monoteistycznych, czy całkiem po prostu ateiści. Taka wizja Chrystusa, który przyszedł zapalić ognisko i tak po prostu promieniuje swoją obecnością czy nauczaniem na ludzkość, ma pewną wadę. Otóż na pewno dobrze oddaje tę misję czy rolę Chrystusa, którą jest nauczanie. Jeżeli chodzi o nauczanie, czyli Chrystus jako prorok. To pewnie tak, słowo nauczanie, pouczenia Chrystusa pewnie mogą w ten sposób się rozchodzić, ale nie wydaje mi się, żeby oddawało sprawiedliwość całej roli Chrystusa, a w szczególności założonego przez Niego Kościoła, kiedy wielki apologeta chrześcijański C.S. Lewis omawiał ten problem, powiedział tak: Chrystus na pierwszy rzut oka
nie przypomina nauczyciela i kropka. Raczej przypomina, to były lata wojny, II wojny światowej, kiedy Rulisto mówił, skąd pewnie wziął się to porównanie. Raczej Chrystus przypomina komandosa zrzuconego za linią frontu, aby dokonał pewnego dzieła. I tym dziełem jest krzyż. Tym dziełem jest zbawienie poprzez krzyż. To jest główne dzieło Chrystusa. Nauczanie też i funkcja proroka też. Ale wystarczy wziąć do ręki Ewangelię, żeby zobaczyć, że lwią część, każdy z czterech Ewangelii zajmuje opis zmierzania do krzyża, drogi krzyżowej i ukrzyżowania, a szczególnie widać to w ostatniej Ewangelii, w Ewangelii według świętego Jana. Pewnie taka wizja wielkiego proroka, którego nauczanie jest pewnego rodzaju ogniskiem i tam nauczanie z tego ogniska rozchodzi się jak promienie pośród ciemnej nocy, pewnie bardziej pasowałaby do Buddy. Pewnie tak, bo buddystą zostaje się przez zainteresowanie i praktyczne wcielanie w życie. W ten sposób zostaje się buddystą. Stąd pewnie Czeska to inny wielki apologeta, też brytyjski, powiedział dowcipnie w swoim stylu i dosyć ostro: chrześcijaństwo i buddyzm są do siebie bardzo podobne, a zwłaszcza buddyzm. To ma znaczyć, że ci, którzy zaczynają od stwierdzenia, że chrześcijaństwo i buddyzm są bardzo podobne, kończą na tym, że właściwie Chrystus jest nieco późniejszym Buddą, nauczycielem różnych moralnych i duchowych wskazówek. Wizja kręgów w przyodnisku wydaje się słuszną. Tutaj łatwo zauważyć, że wchodzimy na drogę świętego Tomasza, który tak właśnie prowadził swoje wykłady. Pierwsza część była pod tytułem Videntur. Wydaje się, że ta koncepcja jest słuszna. Przecież nie znajdujemy w konstytucji dogmatycznej o Kościele II Soboru Watykańskiego takiego zdania. Do katolickiej jedności ludu Bożego, która jest znakiem przyszłego pokoju powszechnego, powołani są wszyscy ludzie i w różny sposób do niego należą lub są jej tej jedności przyporządkowani, zarówno wierni katolicy, jak i inni wierzący w Chrystusa, jak wreszcie wszyscy w ogóle ludzie z łaski Bożej powołani do zbawienia. Videntur quod wydaje się, że taka wizja rzeczywiście jest nauczaniem II Soboru Watykańskiego. Co robił święty Tomasz w drugim punkcie swojego wykładu? Wyciągał pasa z rękawa i mówił set contra. Ale przeciwko temu mam set contra, co mam? Również z konstytucji dogmatycznej o Kościele zdanie, które wydaje się bardzo jasne i bardzo proste i brzmi: lud mesjaniczny Kościół. Lud mesjaniczny nie obejmuje aktualnie wszystkich ludzi. Set contra. To zdanie z drugiego Soboru Watykańskiego II po prostu Kościół nie obejmuje wszystkich ludzi, kropka, obejmuje ludzi niektórych. Pewnie teraz wymaga wyjaśnienia i święty Tomasz, co robił wtedy? Mówił: respondeo dicendum. Odpowiem wyjaśniając. Odpowiem wyjaśniając, zaczynając od tekstu księdza profesora Stanisława Nagiego, który zresztą został na stare lata kardynałem. To ma podkreślić rangę tej osoby. To nie jest jeden z tysięcy teologów. To jest ktoś, którego Jan Paweł II uczynił przez ostatnich pewnie 10 lat jego życia kardynałem Kościoła katolickiego. Teraz będą długie cytaty,
z księdza profesora Stanisława Nagiego. Od czasu soboru w wielu środowiskach pokutuje przekonanie, że istnieją kręgi przynależności do Kościoła. Już samo to sformułowanie ma prawo wyzwolić podwójną reakcję zgorszenia i niepokoju. Zgorszenie i niepokoju. Obie reakcje są słuszne, gdyż ściśle biorąc istnieje jeden krąg przynależności do Kościoła, który stanowią chrześcijanie. Kardynał, późniejszy kardynał Stanisław Nagi, dopełnił swoją wypowiedź w ten sposób, że w ujęciu soboru katolicy spełniający wszystkie warunki przynależności należą do Kościoła w pełni, zaś pozostali, którzy wierzą w Chrystusa i otrzymali ważny chrzest, ale nie są w pełni wspólnocie, czy generalnie chrześcijanie innych wyznań, pozostają w niedoskonałym wspólnocie. Można by więc mówić o jakichś dwóch kręgach chrześcijańskich. Stanisław Nagi. Można mówić o jakichś dwóch chrześcijańskich, ale tylko chrześcijańskich, kręgach przynależności do Kościoła. Dalszy szok cytatu. A przynależność do Kościoła poza obrębem chrześcijaństwa nie ma do tego żadnych podstaw. Wręcz odwrotnie. Źródłem tego rodzaju poglądu jest po prostu nieporozumienie związane z pomieszaniem. Nieporozumienie związane z pomieszaniem porządków. Przynależności do Kościoła z porządkiem zbawienia. To może niektórych bulwersować, dalej kontynuuje ksiądz profesor Stanisław Nagi, ale odwołujemy się do autorytetu papieskiego i przywołuje słowa świętego Jana Pawła II. To koniec tych cytatów. Tak, takie słowa jak zgorszenie, słuszny niepokój, wywołanie bulwersowania, żadnych podstaw, nieporozumienie związane z pomieszaniem. To są słowa ostre. Twarda jest ta mowa. Jeżeli takie słowa ostre padają, to widać, sprawa jest istotna, jest ważna i być może dobrze zrobimy, poświęcając dzisiaj nieco więcej czasu tej naszej stronie tego spotkania z innym, z muzułmaninem, fanem ideologii New Age, czy może z przedstawicielem pojmującego sekularyzmu, może się okazać, że takie relacje, spotkania i obrona, też jak najczęściej jakaś słowna walka, czy utarczki, mogą okazać się bezproduktywne, jeśli chrześcijanin nie wie, kim jest. Jeśli nie zdaje sobie sprawy z tego, kim właściwie jest. A jak widać, bardzo powszechne nauczanie podręcznikowe, łącznie z podręcznikami akademickimi do teologii, taką właśnie wizję przekazuje. Stąd myślę, jakie będą skutki tego, jeżeli nie wiemy dobrze, kim jest chrześcijanin, czym jest Kościół, to właściwie jako kto występujemy w tym dialogu? Jako przedstawiciele ludzi krążących wokół ogniska, z których jedni są bliżej, drudzy są dalej, mogą zmieniać swoje miejsca. No właściwie jest istotna różnica między jednym a drugim, czy jeden stoi trochę dalej, drugi trochę bliżej. Powody popularności tej idei, jak widać, błędnej, wprost zaprzeczonej w dokumentach sądowych, wprost. I też w prostych słowach, też przez przynajmniej jednego wybitnego teologa, powody popularności tej teorii są często po prostu psychologiczne i we wspomnianym przeze mnie wykładzie czy debacie internetowej takie właśnie powody psychologiczne zostały przytoczone. Na przykład mówi się, dzięki temu, że od czasu soboru uważamy, że wszyscy jesteśmy, może jedni mocni, drudzy słabi, że jesteśmy w Kościele, dzięki temu możemy ze sobą współpracować i możemy
przyjaźń gdzieś na świecie. Ale sam argument psychologiczny jest nieprawdziwy. Ja na przykład wcale nie uważam, żeby muzułmanie albo ateiści byli w kościele katolickim, co by wcale nie przeszkadza z nimi współpracować. W Wrocławiu mamy wiele płaszczyzn współpracy i z nieliczną wspólnotą muzułmańską spotykaliśmy się. I z tymi, którzy są niewierzący, są agnostykami, na płaszczyźnie miejskiej współpracujemy. Nie ma żadnego powodu, żeby uwarunkować zgodne społeczne życie, czy zgodną współpracę, czy uśmiech i przyjaźń, żeby uwarunkować to od tego, czy ktoś należy do kościoła, czy nie. Wręcz przeciwnie. To dopiero jest stanięcie w realiach. Rozmawiam i umiem być przyjazny wobec tego, kto nie jest w kościele. To jest zresztą nauka świętego Pawła zawarta w liście do Rzymian. Jeśli to od was zależy, bądźcie gotowi do współpracy z każdym. Liście do Rzymian. Każdym. To jest pierwszy wiek, to jest Rzym, miasto pełne Boga, nieliczna gmina chrześcijańska. Mówi apostoł, to od was zależy. To żyjcie zgodnie i współpracujcie ze wszystkimi. We wszystkich normalnych sprawach tego życia. Więc często powód jest taki psychologiczny. Drugi powód jest pseudoteologiczny. I każdy późniejszy kardynał Stanisław Nagi na to wskazał. Nastąpiło pomieszanie pojęć. Uczy się często przy tej okazji, że dopiero doktryna, jakoby wszyscy ludzie na świecie jakoś należeli do Kościoła, że ona dopiero pozwoliła mówić o tym, że każdy ma szansę na zbawienie. No, ten powód, dlaczego nazywamy go pseudoteologicznym? No dlatego, że pierwszym źródłem teologii jest Pismo Święte. W Piśmie Świętym nas poczytamy, że zbawieni są Abraham, Mojżesz, Eliasz, na pewno można wymienić z imienia, bo w Nowym Testamencie są wspomniani jako towarzysze Pana Jezusa w życiu wiecznym. No a jako żył Abraham, Mojżesz i Eliasz żyli w czasach, kiedy nie było Kościoła. Więc widać, że to są dwie różne płaszczyzny. Kto może być zbawiony, a kto należy do Kościoła. Nie można tego mieszać. W ten sposób powstaje pseudoteologia. Posiłująca się zresztą jakimiś emocjonalnymi argumentami. Dobrze. Po zarysowaniu głównego problemu idziemy dalej. Respondeo Dicendo. Co tak naprawdę mówi Sobór Watykański II na temat tego, kim jestem ja chrześcijanin i czym jest Kościół, do którego należy w relacji do, wobec innych, choćby muzułmanów czy ateistów również wojujących. Otóż, w Konstytucji Ludowicencjum mówi się w kilku miejscach otaczających te zdania o Kościele jako ciele, korpus Chrystusa. To słowo korpus jest ważne, zaraz zobaczymy dlaczego. Dlatego, że o katolikach mówi się, że są plene incorporantur. Rozpoznajemy korpus corporis, incorporantur. Są wcieleni w ciało. Incorporantur, wcieleni w ciało Chrystusa. Ciało Chrystusa. I w tej wizji soborowej katolik jest w pełni do tego ciała wcielony. Plene incorporantur. Jest wcielony nie przez zainteresowanie. Jest wcielony nie przez praktyczne wcielanie w życie. Jest wcielony do ciała corpus corporis przez bardzo konkretne wydarzenie. Jedno. Mianowicie chrzest. Chrzest. Tak wyraźnie jest napisane w dokumencie soborowym. Kościół, do którego ludzie wchodzą, jak przez bramę, przez chrzest, przez bramę. Albo się weszło przez bramę i jest się w środku, albo się nie weszło przez bramę i nie jest się w środku. To nie jest podział na ludzi, których lubię,
i nie lubię. To nie jest podział na ludzi, z którymi chcę współpracować i z którymi nie chcę współpracować. To nie jest podział na ludzi miłych i niemiłych. To są zupełnie inne podziały. Przez analogię. Albo ktoś jest w rodzinie, albo nie jest. Jest w rodzinie, czy jest bratem, siostrą, albo wszedł do rodziny. W jaki sposób? Przez małżeństwo. No albo nie jest w rodzinie, z kolegą, przyjacielem. Zauważmy, że to nie jest podział na ludzi miłych i niemiłych, tych, z którymi chcę współpracować, nie chcę współpracować. Jest dużo miłych ludzi poza naszą rodziną. I z wieloma ludźmi współpracujemy poza rodziną. Po prostu nie są w rodzinie, kropka. Nie można tych płaszczyzn mieszać. Podobnie. Tekst soborowy mówi wyraźnie. Do kościoła się wchodzi, jak przez bramę. I to bramą jest chrzest. Pewnie w innych miejscach jest jeszcze uzupełniony, że chrzest i wiara sprawiają, że znajdujemy się w środku. Wejście, brama i wcielenie. Inkorporantur. To słownictwo, terminologia użyta przez sobór. Oczywiście, tak jak to nam zarysował ksiądz profesor Stanisław Nagi, jest też pewien problem, jak w takim dokumencie nazwać tych chrześcijan, którzy nie są katolikami, nie są indywizmem. O nich jest powiedziane, że przez chrzest złączyli się z Chrystusem. Dokładne wyrażenie brzmi tak, komunguntur. Komunguntur. Małżonkowie to są koniugi. To znaczy słowo złączenie, ten murzon, złączenie z Chrystusem. I dlatego Kościół z nim związany, eklezją koniunkta. To jest bardzo mocne wyrażenie. Mam właśnie koniunkta, eklezja i tam, co do katolików, mieliśmy inkorporantur. Może też być taki kazus szczególny, katechumena, czyli kogoś, kto przygotowuje się. W tej mojej analogii poprzedniej byłby to rodzaj narzeczonego, który za rok ma już stać się dobrze córki, ale się jeszcze nie stał, ale już się przygotowuje, więc to się stanie. To katechumen, który jeszcze nie jest ochrzczony, ale już ochrzczony chce być. Czytamy o nim w tekście soborowym, że pragną być wcieleni. Ut eklezy in corporentur, korpus od ciała. I terminologia dotycząca wcielenia, bycia jak małżonkowie, koniunguntur. Terminologia mówiąca o wejściu przez bramę i byciu w środku kościoła przez chrzest, na tym się w tekście soborowym kończy. Koniec. Jest opowiadany o ludziach, którzy chrześcijanami nie są. I brzmi to dokładnie w tekście soborowym tak. Ci, którzy jeszcze nie przyjęli Ewangelii, w rozmaity sposób są przyporządkowani do ludu Bożego. Co to znaczy przyporządkowanie w sposobie ordynantur? Otóż w popularnym wykładzie teologii, gimnazjum, liceum, na wykładach magisterskich, doktoranckich i podręczniku akademickim, dość często, i potem w popularyzacji, dość nagminnie i dość często uważa się, że to ordynantur są przyporządkowani, to jest jakiś rodzaj przynależności, tylko na taki trochę słabszy, trochę dalej od ogniska. 5 metrów dalej. Nie. Ordynantur nie znaczy przynależność. Ordynantur to słowo oznacza, no weźmy ze sobą przykład. Weźmy sobie jakiś przykład. Zresztą zrobimy ten sam dokument, prawda? Ten sam dokument najlepiej nam pokaże, co to słowo praktycznie znaczy. Kapłaństwo wiernych i kapłaństwo urzędowe. Są wzajemnie przyporządkowane ordynantur. Co to znaczy? Że cel kapłana urzędowego wyświęconego na księdza jest poza nim.
Jego, to jest ukierunkowane. Jego celem nie jest bycie księdzem. Jego celem jest bycie dla księdza, dla ludu. A celem ludu nie jest bycie świeckim. Tylko celem ludu jest uczestniczyć w tym, co sprawuje ksiądz, czyli Eucharystii. Ordynator to znaczy, że cel podmiotu znajduje się poza nim. Że cel podmiotu się nie wyczerpuje. Że cel podmiotu jest gdzieś indziej. Ksiądz jest dla ludu, a lud jest dla tego, żeby uczestniczył w tym, co sprawuje ksiądz. To był tylko przykład z jednego miejsca, żebyśmy odczuli, co to znaczy, co to znaczy słowo ordynator. Tak? Celem podmiotu jest coś innego, nie on sam. Zresztą jasno wynika to z tekstu soborowego, gdzie nie mówi się po prostu o ludziach, którzy nie są chrześcijanami. Nie. Mówi się ci, którzy jeszcze nie przyjęli Ewangelii. Jeszcze. Co to słowo sygnalizuje? Że celem ich dotychczasowego bycia niechrześcijanami jest kiedyś przyjęcie Ewangelii. Pewnie wielu z nich nie przyjmie, pewnie wielu z nich umrze, będąc niechrześcijanami oczywiście, ale w Bożym planie celem istnienia tych ludzi jest to, aby kiedyś przyjęli dobrą nowinę. Dlatego religie niechrześcijańskie nie są celem samym sobie. Są właśnie udziałem w jakimś własnym cieple promieniującym od na razie powiedzmy ostrożnie od Lumen Gentium, od światła, którym jest Chrystus, jakiś tam promieni światła padają, ale ostateczny cel jest nawet kiedyś, no może w wieczności, może w eschatologii, spotkać Chrystusa i tak wystąpić zbawienie. Weźmy sobie inny przykład tego, co to znaczy słowo przyporządkowany. To jest ważne, bo słowa przyporządkowane raczej nie używamy w języku polskim. To jest bardzo rzadkie słowo. I jak spotykamy je w tekście soborowym, to właściwie nie wiadomo, o co chodzi. I właśnie dlatego tak często z rozpędu zaczęto uważać, że przyporządkowany to właściwie znaczy tyle, co przynależący. Nie. Przyporządkowanie nie znaczy przynależące. Weźmy sobie inny przykład, też z tekstów soborowych. Nawet sakramenty są przyporządkowane do święcenia człowieka. Sakramenta ordynantur. Co to znaczy, że cel sakramentu znajduje się poza nimi. Sakramentu ma wypłynąć łaska i ma zmienić człowieka. I tak dalej, takich przykładów małżonkowie, mąż i żona. Są ordynantur narodzenie i wychowanie potomstwa. Celem małżeństwa jest być płodnym, dawać życie i wychowywać to życie. Tak. Dlatego lektura tekstu Lumen Gentium potwierdza za opinię kardynała, późniejszego kardynała Nagiego, że ta teoria kręgów przynależności do Kościoła jest skutkiem pomieszania pojęć zbawienia i pojęcia Kościoła i ma bardzo negatywny wpływ na naszą zdolność do występowania jako podmiot w dialogu, w spotkaniu i bardzo negatywne skutki na nasze zdolności apologetyczne i ewangelizacyjne. W dodatku wprowadza bardzo poważne zamieszanie w sakramentologii. Bo jeżeli już i tak wszyscy są w kościele, tylko może trochę słabi, już i tak wszyscy są przy tym ognisku, tylko kilka metrów dalej, to właściwie co oznacza chrzest? To właściwie gdzie on wprowadza? Trzy metry bliżej? Czy właściwie jest to ten chrzest? Nie. Mówi nam ten sam dokument, Lumen Gentium. Chrzest jak przez bramę wprowadza, a jeśli przez bramę, to musi być jakieś wnętrze. I tym wnętrzem jest Kościół jako świątynia Ducha Świętego, jako budowla święta, budowla wznoszona w Panu. Jeśli więc pokusić się
o poprawniejszą wersję jakiegoś obrazu, niech będzie, że w mroźną, ciemną moc ludzkości wkracza Chrystus nad mieszkańcami krainy mroków, zabłysło światło, ale Chrystus nie przyszedł zapalić ogniska, jak wędrowny prorok i koniec. Chrystus przyszedł zbudować świątynię, a więc ten obraz bardziej pasował do tego, że wędrowiec w owej mroźnej nocy ciemnej widzi kościółek, może nawet ludzi. Pewnie, że są jakieś kręgi zbliżające się do kościółka. Pewnie, że światło padające przez witraże może być widziane gorzej z daleka, jak ktoś szuka tylko dobra i sprawiedliwości. Trochę bardziej z bliska, jak ktoś wierzy w Boga osobowego. Jeszcze bardziej z bliska, jeżeli ktoś jest wyznawcą judaizmu i Stary Testament jest jego. Ale tak czy inaczej, to są kręgi wokół Kościoła, a nie kręgi w Kościele. To są kręgi przyporządkowania do Kościoła, czyli kręgi na zewnątrz Kościoła, wokół. Tak czy inaczej, czy to się w kręgu dalszym, czy w kręgu bliższym, dopóki nie wejdzie przez bramę, to w Kościele nie jest. Nie mówimy, że to jest człowiek niemiły, niesympatyczny. Nie mówimy, że to jest człowiek, z którym nie współpracuje, nie rozmawiamy, tylko nie mówimy. Znamy bardzo dużo ludzi miłych, sympatycznych, współpracujących z nami, robiących piękne rzeczy, którzy w Kościele nie są. Nie można mieszać pojęć. Całkiem podobnie, jak znamy wielu ludzi miłych i sympatycznych, z którymi współpracujemy, robimy piękne rzeczy, którzy nie należą do naszej rodziny. To są dwa różne porządki. I jeśli chcemy mieć jasną myśl w głowie i jasną teologię wywiedzioną z Pisma Świętego i z dokumentów Kościoła, to musimy posługiwać się jasnymi koncepcjami, jasnymi pojęciami. A jasna koncepcja Kościoła jest taka. Do Kościoła należą ochrzczeni. Ewentualnie ci, którzy pragną być ochrzczeni, na przykład katechumeni. Jeśli ktoś ochrzczony nie jest i nie pragnie być ochrzczony, to czym jest zrobioną mu przysługę, wmawiając mu, że on jest Kościele, tylko w nieco dalszym kręgu, nie zrobił mu przysługi. Wprowadził go tylko w błąd. To nie jest przysługa wyrzucana innym ludziom. Do Kościoła wchodzi się przez bramę, cytuję Lumen Gentium, dokument soborowy, i tą bramą jest chrzest. Ten właściwy obraz tego Kościół jest budowlą świątynią albo ciałem, o którym Lumen Gentium teraz jest napisane, nie obejmuje całej ludzkości, a niekiedy być może obejmuje tylko małą liczbę ludzi. Te obrazy ciała, świątyni albo ludu wędrującego jasno uzmysławiają nam, że trzeba do tego być wcielonym, stać się częścią ciała, wejść do świątyni, albo być zaproszonym do tego ludu. I tym zaproszeniem, wejściem, wcieleniem jest chrzest. Zgadza się to zresztą z terminologią używaną przez Pismo Święte, terminologią z dzieł apostolskich. To stało się zresztą osnową pięknego listu papieża Benedykta XVI o rogu wiary. Tak, o wchodzeniu porta fidei, o wchodzeniu przez bramę, czy drzwi wiary. Kiedy kończył się 14 rozdział dzieł apostolskich, apostołowie powracają, Paweł i Barnaba powracają do Antiochii ze swojej długiej podróży apostolskiej. Mnóstwo różnych niezwykłych wydarzeń, mnóstwo ochrzczonych, to jest ponawróconych. I Paweł i Barnaba, jak czytamy w dziejach apostolskich, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom drzwi wiary. Trzeba wejść. Jak otworzył drzwi wiary,
uwierzyli i przyjęli chrzest. Co mamy czynić? Niech każdy z nas ochrzci się i przyjmie w darze Ducha Świętego. Już tak na zakończenie w ostatnim słowie warto zauważyć, że ten obraz Kościoła jako świątyni, do której trzeba wejść, aby być częścią tej wspólnoty, bardzo odpowiada proroczej zapowiedzi, którą znajdujemy w figurze starotestamentowej świątyni. Wokół świątyni były dziedzińce. Bo dziedziniec dla Boga, gdzie mogli się modlić. Lubili w tym sensie Boga. Proszę bardzo, przyjrzeli się modlą. Ale, żeby wejść na dziedziniec Izraela, trzeba było być Izraelitą. Trzeba było być członkiem tego ludu Bożego. Trzeba było być obrzezanym. I za czasów wszystkie były napisy po łacinie i po grecku. Dalej się nie wchodzi. Tam jest wejście dla członków ludu Bożego. I Chrystus, który mówił o świątyni swojego ciała. I święty Paweł czy święty Piotr, którzy mówili o Kościele jako świątyni, tę samą prawdę nam uzmysławiają. Jeśli więc chcemy wchodzić w dialog owocny, jeśli chcemy wiedzieć, kim jesteśmy jako chrześcijanie, jako Kościół, tę przywołam tutaj słowa Stanisława Lewiego, tak, zgorszenie i niepokój. No, to trzeba wyprostować, to trzeba dopowiedzieć i doszlifować. Przede wszystkim trzeba czytać dokumenty Kościoła, nie komentarz i komentarz do komentarza i podręcznik oparty na dokumencie, tylko dokument. Dokument. Tak, jak jest napisany. I zobaczyć, że z całości, to jest rozdział drugi lub pierwszy pod tytułem Lud Boży, że taka nauka sądowa jasno z tego wynika. Dopiero wtedy będziemy zdolni do wejścia w relacje. Dopiero wtedy jesteśmy też zdolni do ewangelizacji. O ewangelizacji muzułmanów, o skutecznej ewangelizacji. Nie rozmowa przy ognisku, tylko ewangelizacji zapraszającej, żeby wejść przez chrzest do Kościoła chrześcijan, to pewnie już jutro, bo dzisiaj już powoli czujemy się zmuszeni, ale żeby to było możliwe, musimy wiedzieć, kto, kogo i do czego zaprasza. Kto, kogo i do kogo prowadzi. Dziękuję bardzo. To tyle tej prezentacji o kręgach przynależności do Kościoła, jak widać, rzekomych kręgach przynależności.